Witajcie. To już pierwszy odcinek o Bolesławie Śmiałym, zwanym też Bolesławem Szczodrym. Bolesław Śmiały urodził się w 1042 roku. Wyszesława Światosławówna to była jego żona. Miał rodzeństwo: Władysława Hermana i Otto Kazimierzowica. Światosławę Swatanę i Mieszka Kazimierzowica. Ojciec Kazimierz Odnowiciel, matka Maria Dobroniega. Koronacja Bolesława Śmiałego miała miejsce w 1076 roku, a królem Polski był w latach 1076-1079, czyli przez 4 lata. 1079 rok, ucieczka Śmiałego na Węgry. 1081. Zamach na Bolesława na Węgrzech spowodował śmierć Bolesława Śmiałego. To wszystko w tym odcinku i zapraszam do kolejnego odcinka o Bolesławie Śmiałym.